Dzień dobry. Chciałem dzisiaj zademonstrować, jak można przy pomocy ciemnej kartki i kredek takich świecowych pobawić się w narysowanie ładnego kota. Może to robić każda osoba, dzieci czy także rodzice. Najpierw narysuję taki wzór takiego śmiesznego kota. Rysujemy jasną kredką dużą głowę, uśmiech, oczy mogą być zamknięte, oczywiście wąsy, tułów to dwie kreski podzielone na środku, widać, że to już są nogi, łapki, pazurki kota, no i tylne nogi także, to dwa takie łuki, też łapki. No i ogon. Mamy już kota narysowanego. Teraz musimy wymyślić dla niego jakieś tło. No ten kot może siedzieć na przykład na jakimś kocu, w kratkę. Trochę podkolorujemy ten koc. Ja to robię oczywiście schematycznie, to można się z tym dłużej pobawić, wymyślić bardziej może skomplikowane. Jeszcze mamy tło za kotem, może zrobimy go na tle jakiegoś okna. No i to okno też jakoś pokolorujemy. Może na zielono, tu jest zielony, jest to może na brązowo. No, nasz kot jest na parapecie, na oknie, w tle ma okno. Może zrobimy jeszcze jakiś inny kolor tego tła za kotem. To może weźmiemy nawet czarny kolor. Będzie noc z tyłu. O, może jeszcze na tej ramie okna możemy porobić na przykład jakieś gwiazdki, kółka, ozdobić na różne sposoby. Może już nie będę tego kończył. Chodzi o to, że nasz kot ma kolor tej kartki ciemnej i za chwilę zobaczycie jeszcze na trzech innych pracach, jak można takiego kota i tło pokolorować. Dziękuję.